swojej drugiej dekadzie, to już zupełnie inna organizacja niż ta, którą pamiętamy z poprzednich czasów. Mówimy dzisiaj poprzednich. Jak wiecie, Callway dzisiaj to potężne wsparcie naukowe. To współpraca z ludźmi, którzy tworzą, wynajdują, popychają do przodu historię. To polscy naukowcy, polscy wynalazcy, innowatorzy. To również ludzie, którzy wytwarzają w naszym kraju substancje, komponenty, składniki, o jakich jeszcze całkiem niedawno mogliśmy tylko pomarzyć. Dzisiaj ze mną w naszym studiu człowiek, którego obecność panie postulowały już dawno, który podbił ich serca w oście, tak. Gość, na którego ja też czekałem, długo już czekałem, a dało się wreszcie spotkać. Polski naukowiec, biochemik, specjalizujący się w biologii molekularnej, który lata całe przepracował w Stanach Zjednoczonych, w najlepszych możliwych miejscach, który również uczył się, współpracował z Instytutem Maxa Plancka w Poznaniu, który dla nas, moje panie, tak, tak, to on, zrobił nasz własny FGF1, czynnik wzrostu fibroblastów, czyli jedną z substancji, o której wiemy, że ona w kosmetologii działa na pewno. Doktor Błażej Dolniak. Dzień dobry, witam serdecznie. Błażeju, jak to się stało, że czynnik wzrostu fibroblastów, faktor, który potrafią wytwarzać tylko Amerykanie, od niedawna Koreańczycy, i nigdzie więcej na świecie nie robi się tych rzeczy. Jak powstał w Polsce? Jak to zrobiłeś? Powiem tak, nie zrobiłem tego sam, zrobiłem to z grupą osób. Zaczęliśmy jakiś czas temu poszukiwać możliwości wykorzystania naszej wiedzy tak naprawdę w życiu codziennym. Zamknęliśmy się kiedyś w takiej grupie osób, zrobiliśmy lekką burzę mózgów i stwierdziliśmy, ok, chcemy zobaczyć, co my potrafimy, naukowcy, przenieść tak naprawdę do realnego świata. Zaczęliśmy poszukiwać tego. A z uwagi na to, że pracujemy na co dzień w laboratoriach i wiemy, w jaki sposób to zrobić, znamy to nasze know-how, nie było dla nas problemem wziąć czegoś tak naprawdę na tapetę, co mogło mieć bardzo dobry potencjał. I właśnie jednym z tych naszych pomysłów był czynnik wzrostu fibroblastów. Kobiety Callwaya pytają mnie często, Jarek, co to właściwie jest ten czynnik wzrostu fibroblastów? Opowiedz najprościej, jak to możliwe, tak, żeby każdy mógł się podzielić na prezentacji tą wiedzą. To jest białko globularne, czyli kuliste, które każdy z nas posiada. I to jest białko, które potrzebne jest do tego, aby namnożyć komórki. W tym przypadku są to komórki skóry. Im jest ich więcej, im one są młodsze, tym nasza skóra jest elastyczniejsza, jest bardziej gładka. Dodatkowo to białko powoduje to, że powstają też inne białka, takie jak chociażby kolagen, elastyna albo kwas hialuronowy, który utrzymuje w tym momencie wodę w naszym organizmie. Chodzi o to, że fibroblasty, jak my wszyscy wiemy, są stoczniami wytwórczymi. Dokładnie tak. Dla kolagenu, dla elastyny, dla hialuronu. Mhm. Dokładnie tak. Czyli FGF powoduje, że one się namnażają, jak również to, że są bardziej aktywne. Dokładnie tak. Jak to robi? To białko działa na zasadzie zamka do klucza. Ono wynajduje sobie na fibroblaście specjalny receptor i wiąże się tylko z nim. W związku z tym tu mamy specyfikę. Przez specyfikę rozumiem to, że jeśli dodamy, to wiemy, jaki mamy rezultat w tym momencie. Możemy tym też sterować. Im więcej, tym lepszy rezultat. W momencie, kiedy białko łączy się z receptorem na fibroblaście, następuje cała kaskada. Jest całkowita odpowiedź tej komórki na ten czynnik. I piękne jest to, że my wiemy dokładnie, co dodajemy, jest naturalne i potrafimy tym sterować. Mamy produkt. Pierwszy produkt, w którym zastosowano faktor doktora Błażeja. Jest to produkt, który polubiłyście, nasze panie. Jest to eliksir pod oczy w nowej formule Callway. Ten produkt, mówię wprost, poczynił furorę. W listopadzie, grudniu, styczniu tego produktu zabrakło. Po raz pierwszy od dawna nam zabrakło kosmetyku i uczynił to szalony popyt. Istnieje więc nadzieja, że będziemy czynnik wzrostu fibroblastów, nasz polski, z czego jesteśmy tak dumni, dzieło Błażeja Dolniaka, że będziemy go włączali do kolejnych produktów już w projekcie Callway International. Co można jeszcze zrobić,
tą substancją? Ta substancja jest substancją, która ma tak naprawdę bardzo wiele jeszcze innych dodatkowych funkcji. Tak, przez analogię do tego, co robię, my tą substancję w tej chwili testujemy też na zwierzętach, na rynku weterynaryjnym. Mamy. A wolno? Wolno. W obecnych uwarunkowaniach ustawowych? Wolno w tej chwili. I ta substancja tak naprawdę ratuje życie zwierzakom. Mhm. Więc ona ma perspektywę użyteczności naprawdę dużą. Wracając jednak do kosmetyków, w tym momencie to, co można zrobić, to przede wszystkim przyjrzeć się jeszcze, na co FGF będzie wpływał, na co będzie działał tak naprawdę. Czyli po prostu czeka nas, mówiąc wprost, krótkie literaturowe przeszukanie tego i tak naprawdę stworzenie nowej koncepcji, nowego kosmetyku, który może być kosmetykiem już nie tyle na pod oczy, tylko może być kosmetykiem, który na przykład używamy na całe ciało na przykład w tym momencie, powodując, że skóra będzie jędrniejsza. Ale to okrutnie droga substancja. Podpowiada, że mamy ją użyć na przykład do serum antycelulitowego, do balsamów? Jasne, tylko weź pod uwagę jedną rzecz, że może warto zainwestować raz, a dobrze, i mieć później ładne i gładkie ciało, niż po prostu kupować, powiedzmy, kosmetyki, które tak naprawdę nie spełniają tej swojej funkcji do końca. Mhm. W związku z tym inwestycja w siebie, inwestycja w czynnik FGF, myślę, że będzie jak najbardziej opłacalną inwestycją. Z drugiej jednak strony trzeba też pamiętać, że stosowanie tego, może nie należy robić tego na przykład codziennie w perspektywie jakiejś tam czasowej, prawda? W związku z tym to się gdzieś tam będzie rozbijało, jeśli chodzi powiedzmy o tą drożyznę, tak jak wspomniałaś tutaj. Mhm. Natomiast to, co ja uważam, to jeśli mamy coś takiego, co faktycznie działa, jak powiedziałeś na początku naszego wywiadu, mhm, to trzeba się tego trzymać. To prawda. No, ja się nie mogę oprzeć pokusie, drodzy przyjaciele, żeby zadać jeszcze jedno pytanie. To pytanie jest z kręgu science fiction, biologic fiction, ale nie mam lepszego interlokutora, nie spotkam się z osobą właściwą do zadania tego pytania. Coraz częściej mówi się, Błażeju, o telomerazie, o substancjach, o czynnikach, które mogą sprawić w przyszłości, że będziemy wpływali na długość telomerów, co oznacza, że będziemy mogli przedłużać żywot naszych komórek, moi Państwo. Uśmiechacie się na pewno tak jak ja, bo za tym słowem już słowo nieśmiertelność się krzai za chwilę. Tak. Czy to jest fikcja, czy to jest możliwe, Błażeju? To jest Kiedy możliwe. To będzie? Myślę, że w najbliższych 5-10 latach, z uwagi na to, że w tej chwili trwają badania naukowe, które zmierzają ku temu, aby zastopować właśnie tą telomerazę, czyli ten enzym, który skraca nam żywotność komórek. Jeśli będziemy potrafili zastosować małą cząsteczkę, która zablokuje nam telomerazę, nasze komórki będą żyły, może nie w nieskończoność, natomiast ich żywotność będzie znacząca. Czyli ograniczona ilość ich podziałów się zwiększy, czy odstęp, interwał czasowy między tymi podziałami? Co się właściwie stanie, kiedy zapanujemy nad możliwością skracania telomerów? One się będą dłużej dzieliły, ponieważ skrócenie telomeru powoduje to, że komórka po pewnym czasie zaczyna wchodzić w tak zwaną fazę śmierci. Mhm. Jeśli my będziemy skracać je w dużo mniejszym stopniu, to ona będzie się w dalszym ciągu powielać i będzie miała w dalszym ciągu te funkcje, które miała na samym początku. Brzmi nieprawdopodobnie, prawda? Ale wiele rzeczy nam się wydawało nieprawdopodobnych, a dzieją się obecnie wokół nas. No, ja ten temat wywołałem dlatego, że mam nieśmiałą nadzieję, iż z ludźmi takimi jak Błażej, z ludźmi, którzy w Polsce, moi Państwo, są w awangardzie nauki światowej, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy my będziemy mogli dotknąć realnie substancji, które wpływają na przedłużenie życia naszych komórek, na początku naszych komórek skórnych, będą z nami polscy naukowcy, będą tacy ludzie. Powiedz kobietom koloru Błażeju, że to nie jest fikcja i kiedy w kosmetologii pojawią się tego typu substancje, to będziemy je mieli jedni z pierwszych. Tak, to nie jest, drogie panie, fikcja. Wszystkie rzeczy, które będziemy przygotowywać, będą rzeczami unikatowymi. To oznacza, że wy je pierwsze dostaniecie. Co więcej, mówię to wprost do was, zobaczycie efekty w ciągu kilku najbliższych dni, w momencie, kiedy będziecie je stosować. A to oznacza nic innego, tylko piękne czasy dla Colwaya. Dla firmy, która startuje do wielkiego projektu globalnego marketingu, której potrzebne jest
to, co najnowsze, to, co najdonioślejsze, to, co najbardziej spektakularne. I dlatego przyjaźnimy się z ludźmi takimi jak Błażej Dolniak, jak inni polscy naukowcy, z nami współpracujący, których też w przyszłości spodziewam się przed tą kamerę zwabić. Dziękuję w imieniu Kobiet Kolueja, Błażeju, dziękuję w naszym imieniu. Jesteś jedną z najlepszych rzeczy, jaka nam się zdarzyła w 2014 roku. Rozmowa z Tobą jest przyjemność. Ja czuję się zbudowany i podniecony, kiedy rozmawiam z ludźmi takimi jak Błażej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.